Małgorzata Jeżdżewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest Maciej Hirsch, Strongman. Witam Ciebie bardzo serdecznie i witamy Państwa oczywiście. Dzień dobry Państwu. Maciej, Ty jako Strongman, dla Ciebie zakończył się tak naprawdę już sezon. Jaki on był? Jak wyglądał? Ile startów miałeś? Gdzie startowałeś? Jakie najważniejsze były dla Ciebie momenty w tegorocznych startach i w tegorocznych zawodach? Generalnie ten sezon 2016 był dla mnie dosyć obfitym. No, wydaje mi się, że chyba największym takim sezonem moim startowym. Miałem 16 startów, około 16, bo tak dokładnie tego jeszcze nie liczyłem. Może 17, może 15, więc nie chcę tak konkretnie strzelać. Sezon był naprawdę ciężki, zakończyłem go pod koniec września. Bardzo ciężki sezon. Tym bardziej, że udany sezon, bo generalnie większość tych startów, które miałem, to kończyłem na podium. Na podium, tym bardziej, że a Ty, wiemy dobrze, że zmagałeś się z kontuzją w tym czasie. Tak, pod koniec sezonu naderwałem mięsień tricepsu w 30% i musiałem niestety 3 starty moje odpuścić z tego względu, że nie chciałem sobie, że tak powiem, bardziej jeszcze tego rozwalić, tego mięśnia, i to by mnie wykluczyło z... Tak jak... Z najważniejszej imprezy, i do tego chcielibyśmy przejść, dlatego że eliminacja do Arnold Classic to dla Ciebie największe wydarzenie na chwilę obecną i najważniejsze? Tak, tak. Startowałem w eliminacjach. Pierwsze były eliminacje w Nadarzynie, drugie eliminacje były w Rewalu. I z tych eliminacji trzech najlepszych zawodników, generalnie tych, którzy najwięcej punktów zdobyli z tych dwóch startów, dostało przepustkę na zawody w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zawody i jaki jest Twój cel na tych zawodach? Dlatego, że Ty po raz pierwszy jedziesz na taką imprezę, więc wiadomo, że każdy sportowiec inaczej podchodzi do każdej imprezy. Jaki Ty sobie wyznaczyłeś cel? Znaczy, dla mnie to jest dużym sukcesem, że ogólnie dostałem się do tych zawodów. Przeszedłem te eliminacje i udało mi się. Cel, no ja sobie nie zamierzam żadnego tam celu. Ja bym chciał wejść do finału tych zawodów, że tak powiem. A czy wejdę, to nie wiem, przygotuję się po prostu na maksa, tyle ile mogę, po prostu chcę zrobić życiową formę na te zawody i jak się uda, to będzie super. Kiedy wyjeżdżacie do Stanów? Na początku marca. Na początku marca, także mamy prawie pół roku, że tak powiem, do startu. I teraz jak będzie wyglądał ten czas? Czy to jest czas przeznaczony na regenerację? Czy to jest czas przeznaczony na intensywne ćwiczenia, jeszcze bardziej intensywne? Jestem na roztrenowaniu, czyli małe ciężary, dużo powtórzeń, regeneracja, oczyszczanie organizmu, odnowa biologiczna itd., itd. Muszę odpocząć, żeby się wszystko zregenerowało. No, od początku grudnia wchodzimy na coraz większe ciężary. Grudzień, styczeń, luty to już będzie naprawdę taki zapierdziel, że szoknę. A jak wyglądają te treningi? Dlatego, że jeżeli chodzi o sprzęt siłowy, to na pewno potrzebuje miejsca. Czy Wy macie takie miejsce, żeby trenować gdzieś? Czy Wasze treningi skupiają się na siłowniach, na ćwiczeniach crossowych? Jak to wygląda? Generalnie teraz na okresie roztrenowania to jest głównie siłownia, jakieś aeroby i generalnie głównie siłownia. Ale w okresie przygotowawczym, czyli od grudnia, to trenujemy na sprzęcie specjalistycznym Strongman i pod koniec października będę wiedział dokładnie, jakie są konkurencje na Arnold i będę te konkurencje szlifował, żeby po prostu dobrze po prostu być przygotowanym pod dane zawody. Jeżeli chodzi o ten sprzęt siłowy, to wiadomo, wiemy po zawodach, które organizowałeś w tym roku między innymi w Kartuzach czy w Sierakowicach, wiemy, że ten sprzęt zajmuje bardzo dużo miejsca. To nie jest tak, że gdzieś tam malutka hala i to wszystko pomieści. Gdzie Wy trenujecie i w jaki sposób Wy trenujecie? Czy Wy również macie treningi na typowym tym sprzęcie, który jest na zawodach? Tak, dokładnie. Mamy cały sprzęt, który też jest wykorzystywany do zawodów. I na tym sprzęcie specjalistycznym typowo trenujemy, czyli kule, walizki, jog, belka i tak dalej, i tak dalej. Trenowaliśmy do tej pory w Kartuzach, ale troszeczkę, że tak powiem, się pozmieniało i dzięki tutaj sponsorowi, grupie Słabek, będziemy mieli nowe miejsce, gdzie będzie zrobiony sprzęt i będziemy trenować. Ty jesteś nie tylko zawodnikiem, ale także organizatorem zawodów. Ja wiem, że bardzo ciężko jest połączyć te dwie funkcje, ale nie na ten temat chciałabym teraz porozmawiać, tylko chciałabym się zapytać, czy w przyszłym roku, w związku z tym, że są i przygotowania do Arnolda i jakieś tam po intensywnym jesteś w tym sezonie, czy czekają na nas jakieś widowiska w powiecie kartuskim? Tak, na pewno odbędą się zawody w Kartuzach. Już jestem po rozmowach z panem burmistrzem, który jest przychylny takim
wydarzeniom, że tak powiem, sportowym. Więc na pewno zrobimy w Kartuzach. Na 90% też na pewno zrobimy w Sierakowicach. Tutaj jest, do tej imprezy pomaga mi pan Rafał akurat, któremu bardzo dziękuję. No i tyle. Na pewno te dwie imprezy będą zrobione. I tradycyjnie i będziesz organizatorem i również pewnie wystartujesz, tak, w tych dokładnie, zawodach. Dokładnie. Będę organizował te zawody i będę w tych zawodach startował. Generalnie no, organizacja i start to nie idą w parze, no ale niestety, każdy to po prostu musi przejść. Jeżeli chcesz, podjąłeś się walki i chcesz wystartować, no to nie ma gadania, nie ma wymówek, trzeba wystartować. Na koniec chciałabym Ciebie jeszcze zapytać, dlatego że bardzo dużo młodych ludzi także Was obserwuje i zastanawia się, co zrobić, czy w jaki sposób trenować, ćwiczyć, żeby również w przyszłości zająć się właśnie podnoszeniem ciężarów i uczestnictwem w zawodach strongman. Czy dzisiaj jest łatwiej młodym zawodnikom zaistnieć w tym świecie strongmanów? To jest różnie, to zależy od charakteru. Są tam, widzę młodych jakichś zawodników i tak dalej, którzy tam się przewijają na zawodach, ale to jest ciężko, bo czasami jest tak, że widzę jakiegoś zawodnika jeden, dwa sezony i już go nie ma, jakaś kontuzja i tak dalej, po prostu złe przygotowania, zła jakaś tam wiedza i po prostu źle się prowadzi. Jeżeli ktoś by był chętny, jakiś tam młody adept, jak najbardziej mogę pomóc, będziemy mieli nową placówkę do trenowania. Mogę poprowadzić. Ty możesz poprowadzić, a czy tobie ktoś będzie pomagał, jeżeli chodzi o przygotowanie do najbliższego dla ciebie startu, czyli do Arnold Classic? Tak, jeżeli jak otworzymy tutaj halę treningową, będzie miejsce, gdzie trenować, będzie mi pomagał mój kolega Michał Kopacki, Sebastian Kurek z Gdańska, Bartek Gruba, może Mateusz Ostaszewski będzie przyjeżdżał. Myślę, że też do nich zawitam, do Wejherowa, będziemy robić jakieś takie sparingi i tak dalej, bo wiadomo, Mateusz też się dostał na Arnolda i również Michał Kopacki, więc fajnie by było raz w miesiącu się spotkać i zrobić taki mocny trening typowo pod te zawody. Żeby sobie pomóc, a nie tak, być konkurencją dla siebie później. I my trzymamy kciuki za ciebie, na pewno się spotkamy po twoim starcie. Mam nadzieję, że przyjmiesz nasze zaproszenie i opowiesz o swoich wrażeniach, jak było. Bardzo ci dziękuję, że dzisiaj znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. No i tak jak powiedziałam, trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.